poprzednim odcinku dużo mówiliśmy o przygotowaniach kierowców do nadchodzącego sezonu. W tym okresie jest to tematyka trudna do ominięcia, ponieważ każdy z nich w ten sposób zarabia na życie. Jest to też ich wielka pasja. I dzisiaj również będziemy mówić o tym, jak niektórzy z nich przygotowują się do wyzwań tegorocznych. Na początek na tapetę weźmiemy dwóch mistrzów Europy i świata, czyli Kajta i Karola Basza, którzy postanowili razem potrenować w otoczeniu pięknych polskich gór na bieżni. I tak jak to trafnie skomentował jeden z fanów, jest zupełnie tak jak w PRL-u, czyli trzech stoi, a jeden robi. Thierry Neuville w drodze do Monte Carlo postanowił pomóc autostopowiczowi w potrzebie i zabrać go ze sobą. Szczęściarzem okazał się Andreas Mikkelsen. I found some passenger. Na pewno niektórzy kierowcy skorzystali ze świątecznego okresu, trochę sobie pojedli, no i teraz mają problem, bo mają mało czasu na to, żeby zrzucić zbędne kilogramy. Dlatego już nawet w trakcie testów cały zespół patrzy kierowcom na talerz, z czego zupełnie niezadowolony jest Mark Webber. Ignacio Casale, który w 2014 roku wygrał rajd Dakar na kładzie, tym razem niestety nie miał tyle szczęścia, złamał sobie obojczyk. No i to wszystko nam pokazuje filmik, który kierowca zamieścił na swoim facebookowym profilu. Naszym zdaniem on wygląda na nim zdecydowanie najlepiej. Jeśli myślicie, że to wy ciężko pracujecie na siłowni i wylewacie siódme poty, spójrzcie na Johnego Walkera, który naprawdę ciężko pracuje na swój sukces. W międzyczasie w swoim warsztacie Teddy Błażusiak testuje nowy sprzęt na nadchodzący sezon. Jak myślicie, co to może być? Lewis Hamilton ewidentnie nie może zapomnieć o czułościach od Nicole Scherzinger. Próbuje znaleźć pocieszenie w ramionach tygrysów. Uwaga, uwaga, ten mniejszy też nazywa się Nicole. To już wszystko na dzisiaj. Czekamy na Wasze sugestie pod adresem redakcja@vroom.tv. Pamiętajcie też o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał, klikając tutaj. Cześć i do zobaczenia za tydzień.